Dziś Huragan grał z błękitnymi Orneta. Huragan wygrał bardzo zdecydowanie 6-0. Pierwsza opinia, pan trener Fabian Wieliczko. Wygrał 6-0, zgadza się, aczkolwiek powiem szczerze, że pierwsza połowa była dosyć wyrównana. Byłem bardzo zdziwiony, że Huragan, dysponując takimi zawodnikami, takim potencjałem osobowym, wycofał się, czekał na nasze jakby akcje, na nasze błędy. Dzięki temu w pierwszej połowie ten wynik się utrzymywał dosyć długo na korzystny, na nas 0-0 był tutaj korzystnym wynikiem. No, prosty błąd w 47 minucie spowodował, że na pewno dla przeciwnika było już łatwiej w drugiej połowie. Nie zamierzaliśmy się bronić w drugiej, chcieliśmy pograć piłkę, wyjść troszeczkę odważniej i pierwsze tam 10-15 minut myślę, że też nie wskazywało na to, że tak wysoko przegramy. Chłopacy podjęli walkę i gdzieś nawet te akcje były gdzieś tam zaczepne, nawet konstruowane w dobrym tempie i nawet momentami gdzieś tam przeważaliśmy. Przez 10-15 minut zaznaczam, ale druga bramka całkowicie zabiła ten mecz, a niestety i fizycznie, i organizacyjnie później po tym momencie już nie istnieliśmy na boisku i mam o to pretensje i żal do swoich chłopaków, że te 30 minut drugiej połowy to już było chodzone i oddane bez walki. Tutaj na pewno nie będę chwalił za jakąś tam waleczność i organizację, bo tego nie było. Stoimy twardo na ziemi, wiemy z kim możemy wygrywać, ale też nie możemy w takich meczach tak łatwo dawać punktów. Dziękuję, a za chwilę Paweł Galik. Tym razem, proszę Państwa, Paweł Galik, strzelec 2 bramek z 6 aż. No ale Paweł, trzeba powiedzieć, że otworzył już wynik w 45 minucie i chyba dalej już poszło. Jak Ty to widzisz z pozycji boiska? No, otworzyłem wynik, byliśmy bardzo zdeterminowani, szybko chcieliśmy z tą bramkę strzelić. Póki gdzieś tam Orneta miała jeszcze siłę, skutecznie się bronili. No jak widać, mecz był do tej pierwszej bramki i już później się posypało. Czy jesteś zadowolony? Oczywiście, no na pewno jesteś zadowolony, ale nie tylko ty strzelałeś bramki, a kilku zawodników. No i odblokował się Adrian Podgórski. No nie ukrywam, że czekaliśmy, już miał przygotowaną też od dłuższego czasu swoją cieszynkę na tą bramkę. Gdzieś tam mu nie wpadało, brakowało i szczęścia, i może my nie stwarzaliśmy tych sytuacji. No dzisiaj jak zaczął strzelać, tak ta druga bramka w polu karnym, kombinacyjna gra, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że gdzieś tam do 11 kolejki się załapie. Dziękuję bardzo, a za chwilę podsumowanie trenera Andrzeja Malesy. Dziękuję. Dzięki. No i mamy trzecią osobę. Wypowiadał się trener Fabian Wieliczko, był Paweł Galik, a teraz czas na trenera Huraganu, pana Andrzeja Malesę. No cóż, 6-0, no to bardzo zdecydowane zwycięstwo dzisiaj. No tak, gdzieś tam na pewno gdzieś od 60 minuty już nie było już błękitnych na boisku. Prowadziliśmy grę i cieszę się, że tą naszą grę też w ataku pozycyjnym przełożyliśmy na bramki. 6-0, no, dobry wynik i wydaje mi się, że wyszliśmy z tego marazmu, gdzieś tam z tych remisów i to będzie pozytywny impuls dla drużyny, że będziemy wydobywali na następnych meczach 3 punkty. W rozmowie z Pawłem Galikiem też podsumowaliśmy to, że wielu zawodników strzelało bramki i to też jest optymistyczne. No tak, ten rozłożenie tych trzymających bramek jest na całą praktycznie drużynę i z tego się bardzo cieszę, bo nie gramy na jedną dziewiątkę czy na dziesiątkę, tylko praktycznie cała drużyna bierze udział w akcjach ofensywnych i co bardzo ważne, potrafimy to finalizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dobrej zabawy. Cześć.